Siemano wszystkim, właśnie wyszedł dzisiaj no, najnowszy Snowbreeze, dzięki któremu możemy zrobić własne oprogramowanie, które już zawiera Cydie. Po pierwsze działa na iPodzie drugiej generacji, działa na iPhone'ie 3G, działa na iPhone'ie 3GS, ale ze starym bootroomem. Wszystkie iPhony wyprodukowane po wrześniu, no 3 czwarte lub większość, mają nowy, więc nie próbujcie tego, jeśli nie macie pewności. A oprócz tego, ci co mają jailbreak zrobiony Spiritem i są na oprogramowaniu teraz 3.1.3, obojętnie czy jest iPhone 3G, czy 3GS ze starym bootloaderem, czy iPod Touch drugiej generacji, muszą zrobić pierw jailbreak za pomocą Redsnow, Paventool lub wcześniejszym Snowbreeze, który był przeznaczony dla tego oprogramowania. Ponieważ nie wgracie wtedy oprogramowania, to nawet na czerwono jest ten napis na forum ModMy. Więc jak działa Snowbreeze? Jak widzicie, mam włączony, klikam OK. Wersja ta i ta dla oprogramowania 4.0, więc klikamy strzałkę, klikamy na Expert Mode. Dla tych, co są bardziej skomplikowane, dla tych, co Simple Mode wystarczy, tylko klikacie dalej, dalej Cydia będzie i nic więcej. A dla eksperta, czyli ja zawsze tak robię. Zawsze klikam ekspert, wybieram oprogramowanie, czyli dla mojego iPhone'a 3G. Widzicie po prawej stronie mój iPhone 3G z granym oprogramowaniem zrobiony przez Snowbreeze. Widzicie ich logo. Jak odbujecie, też jest ich logo. Ja wam pokażę, mam oprogramowanie 4.0 wgrane. No, coś mój iPhone szwankuje. Jeszcze raz. Albo to oprogramowanie go tak muli, bo jest strasznie wolny teraz. Ogólne. No, szybciej ruszaj się. No, strasznie widzicie, jest wolny. Nie wiem dlaczego to urządzenie. Wydaje mi się, że to przez oprogramowanie. Ogólnie 4.0, nie zrobione przez Snowbreeze, nie tak spowalnia, tylko ogólnie oprogramowanie 4.0 bardzo spowalnia iPhone'a 3G. Jak widzicie, mam oprogramowanie 4.0 zainstalowane na moim 3G. Jak widzicie, wujek, u góry jest wujek 212 3G. Więc tak to wygląda. Więc jak już Snowbreeze rozpoznał oprogramowanie, że to jest iPhone'a trzeciej generacji, klikamy następ, na strzałkę i teraz mamy, klikamy na General i klikamy na strzałkę. I mamy opcję Activate the iPhone, czyli aktywować, że nam się oprogramowanie ma być aktywne, gdy nie mamy. To robią tylko ci ludzie, którzy nie mają oryginalnej karty od iPhone'a, żeby go aktywować. Ci co mają, odznaczają to i tyle. Ja odznaczam zawsze, bo ja mam oryginalną kartę od mojego, więc mogę zawsze go aktywować. Następna opcja to jest, żeby tapeta była włączona pod ikonami. Bateria w procentach, jak widzicie, w górnym rogu mam tą opcję włączoną. I żeby był multitasking, czyli to, co wszystkim chodzi. No i jaka ma być wielkość partycji? Ja zawsze sobie robię 2 giga, bo mam iPhone na 16 GB, to mi 2 giga wystarczy na aplikację Stydii. I po prostu klikam dalej. Tutaj można zawsze było zaznaczyć SIM Locka, ale na tą chwilę to nie jest jeszcze dodana ta opcja. Więc po prostu oprogramowanie będzie tylko samą Cydią. Cydię sobie włączycie i SIM Locka sobie już wtedy ściągniecie. Więc klikacie dalej. I teraz możecie zaznaczyć, Cydia już jest zaznaczona i możecie zaznaczyć, że chcecie rok. A jak nie chcą, ci co nie chcą, to sobie odznaczają i będzie tylko Cydia. Tu możecie dodać już, pościągać już go aplikacje, które już będą w oprogramowaniu. Jak wam się programowanie zainstaluje, to już od razu będziecie mieli to w swoim Cydii zainstalowane. Ja nigdy tutaj nic nie mieszam, mam to w nosie, wolę samemu wszystko przez Cydii zainstalować. Klikamy dalej, no i teraz macie boot logo. To jest wasze jabłko, jak się telefon włącza i wyłącza. To będziecie mieli taki obrazek, a tutaj macie, jak musicie podłączyć
No recovery logo, jak coś namieszacie z iPhone'em i musicie podłączacie go i macie taki rysunek, więc możecie zrobić własne lub ich zostawić. Więc klikacie dalej, teraz klikacie na ostatnią opcję, na build IPSW, klikacie dalej i oprogramowanie wam się robi. Po tym jak oprogramowanie wam się zrobi, będzie się nazywało, gdzie ja je mam. Tutaj mam ukryte. Będzie się nazywało dla iPhone'a 3G Snowbreeze iPhone 3G. To jest wasze oprogramowanie. Po tym jak już je zrobicie, włączacie sobie iTunes, klikacie Shift i klikacie na napis przywróć, żeby je zainstalować oczywiście. No, coś mi się mój iTunes zamulił, jak ja go nienawidzę, ludzie. O, i teraz wyskoczyło nam okno, w którym możemy zaznaczyć sobie to nasze stworzone oprogramowanie. Ja mam je napisane na pulpicie. No strasznie mi komputer teraz się zamulił, nie wiem czemu. Jak widzicie, mam moje oprogramowanie. Po prostu klikam na nie, robię open i mi się instaluje. Więc jeszcze raz, filozofia nie jest ciężko, to wszystko zrobić, filmik będzie pokazany. Więc to jest tylko dla iPoda drugiej generacji, iPhone'a trzeciej generacji, iPhone'a 3GS ze starym bootroomem. Pamiętajcie, ze starym, nie z nowym. To jest tylko dla starego iPhone'a. Więc nie kombinować na nowym, bo to oprogramowanie się nie wgra. A jak komuś się gra, bo sądził, że ma nowe, to się wtedy okaże, że miał stary bootroom. Ale nie kombinować, bo później będziecie mieli swój telefon w systemie recovery i będziecie musieli od nowa wszystko wgrywać i będą kłopoty i pójdzie wam SIM-lock się walić i będziecie czekali na porządny jailbreak dla waszego nowego iPhone, dla iPhone'a 3G z nowym bootroomem. Więc tylko to jest dla, jeszcze raz, iPoda drugiej generacji, iPhone'a 3G, iPhone'a 3G ze starym bootroomem. Więc pamiętajcie o tym. Więc to było na tyle w tym filmie. Trzymajcie się, pozdro.